Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Boruś. Ostatnio skończyliśmy sobie omawiać ssaki w filmie o fokach. Teraz chciałbym przejść do kolejnej grupy zwierząt, którą są gady. Chciałbym jeszcze dodać, że jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie to bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. Teraz przejdźmy do odcinka. Ruszajmy z materiałem. Gady to jedna z najstarszych grup zwierząt żyjących na ziemi, a dokładniej na lądzie. Należą do nich chociażby często przez nas widziane teraz w okresie letnim jaszczurki oraz wielkie i słynne dinozaury. To świadczy tylko o tym, że mamy do czynienia z bardzo szeroko rozwiniętą i urozmaiconą grupą zwierząt. Gady należą do owodniowców, a dokładniej do ich zmiennocieplnej grupy. Tak. Gady są zmiennocieplne, a więc w zależności od temperatury otoczenia, w którym się znajdują, zmieniają one temperaturę swojej krwi, a co za tym idzie, ciała. Mowa tu o gadach, które żyją dziś. Pterozaury i dinozaury były najprawdopodobniej stałocieplne. Był okres w dziejach Ziemi, kiedy gady, a dokładniej właśnie dinozaury, rządziły naszą planetą, tak jak dzisiaj ludzie. Zdominowały one ląd, powietrze i wodę. Teraz omówmy sobie budowę i zachowanie dzisiejszych gadów. Ich skóra może być zarówno szorstka, tak jak jest to u krokodyla, oraz gładka, jak u węży. U żółwi, które są grupą gatunków należących do gadów, można spotkać kostny wyrostek na grzbiecie, wyrastający ze szkieletu tego zwierzęcia, który pełni funkcję obronną. Ubarwienie gadów zależy od rozmieszczenia komórek pigmentowych. Warto nadmienić, że w skórze niektórych jaszczurek występują gruczoły jadowe. Przejdźmy do szkieletu gadów. Jest on silnie skostniały. Można go podzielić na dwie części. Są to szkielet osiowy, w którego skład wchodzi czaszka i kręgosłup, oraz szkielet pasów i kończyn. U gadów występują cztery typy czaszki, różniące się od siebie budową. Jednak tylko dwa z czterech tych typów czaszek występują u dzisiejszych gadów. Są to typ anapsydalny, występujący u żółwi, oraz typ diapsydalny, u węży czy jaszczurek. Jednak ten drugi został dość mocno przekształcony wskutek ewolucji gatunkowej. Drugą rozbudowaną częścią ciała, a dokładniej szkieletu gadów, jest kręgosłup. Składa się on z pięciu odcinków: szyjnego, piersiowego lub mostkowego, lędźwiowego, krzyżowego oraz ogonowego. U tego rodzaju zwierząt występuje także rozmaite uzębienie. Dzieje się ono na uzębienie akrodontyczne, występujące u jaszczurek, pleurodontyczne u legwanów oraz tektodontyczne, występujące tylko i wyłącznie u krokodyli. Węże posiadają kły z gruczołami jadowymi, a żółwie nie mają w ogóle zębów. Poza tym, gady mają inne niż pozostałe grupy zwierząt układ oddechowy, krwionośny, wydalniczy, rozrodczy oraz nerwowy. Jednak przy wyjaśnieniu tego trzeba spędzić dużo czasu i powiedzieć wiele niezrozumiałych nazw, które także trzeba byłoby wyjaśnić, więc nie będę o tym mówił w tym odcinku. Poza tym podejrzewam, że nie zainteresowałoby to was za bardzo. Teraz pokażę wam drzewo rozwoju gadów, poczynając od grupy amniota, a kończąc na dzisiejszych lepidozauromorfach, czyli jaszczurkach i wężach, oraz archozauromorfach, czyli krokodylach i ptakach. Jeśli nie wiecie, to ptaki można zaliczyć do gadów. Jeśli chcecie, to możecie sobie wpisać w przeglądarce, czy ptaki są dinozaurami, a wówczas natraficie na filmy o tej tematyce. Skoro gady są dinozaurami, a dinozaury są gadami, to naturalnie można je przydzielić do gadów. Ja nie wiem, czy będę robił o tym film, gdyż jest już właśnie kilka filmów dotyczących tematu tego, czy ptaki przynależą do gadów. Teraz powiedzmy sobie, ile dziś możemy spotkać grup gatunkowych gadów. Są ich cztery, a mianowicie krokodylia, do której przynależy 25 gatunków krokodyli, ryncocefalia, do której należy jeden jedyny gatunek, czyli sfenodonty, squamata, do której należą jaszczurki i węże. Tutaj mamy aż 9863 gatunki oraz testudines,
czyli wszystkie żółwie, których są 344 gatunki. Łącznie mamy 10233 gatunki gadów. Jest to kolejny dowód na to, że ta grupa zwierząt jest niezwykle rozbudowana i wyróżnia się od całej reszty zwierząt. Poza tymi gadami niegdyś były na naszej planecie dinozaury i rządziły tym światem przez kilkaset milionów lat. Dla nas ludzi ten czas jest niepojęty, gdyż człowiek rozumny istnieje od najwyżej 20 tysięcy lat. Powinniśmy mieć podziw i szacunek dla tej grupy zwierząt. Jeśli chodzi o nasz kraj, to występuje w nim 9 gatunków gadów, 4 z nich to węże, 3 to jaszczurki, a jeden gatunek to żółw błotny. Jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce jest żmijazyk zakowata. Wszystkie gady w Polsce podlegają ochronie gatunkowej. Kolejne filmy będą opowiadały, tak jak to było z ssakami, o poszczególnych ciekawszych gatunkach gadów. Przy tej grupie zwierząt nie mamy tak bardzo do czynienia z wysoką inteligencją, jednak z wieloma bardzo ciekawymi rzeczami, których nie ma u ssaków. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Życzę Wam wszystkim zdrowia i do usłyszenia. Cześć!